15 lutego wspominamy świętego Zygfryda, biskupa. Adam z Bremy pisze, że Zygfryd był biskupem, misjonarzem Szwecji. Według podania najpierw apostołował w Danii, gdzie w miejscowości Warend wystawił kościół. Potem udał się do Norwegii na zaproszenie króla. W okolicy Waksjo założył biskupstwo. Następnie swoją misyjną działalność przeniósł do Norwegii, gdzie miał ochrzcić tamtejszego króla, Olafa III, Skotkonunga, który odtąd żarliwie szerzył wiarę w swojej ojczyźnie. Długi czas pokazywano chrzcielnicę w Husaby, gdzie ten chrzest miał się odbyć. Kult świętego Zygfryda był w Skandynawii bardzo rozpowszechniony. Święty miał tam wiele kościołów wystawionych ku swojej czci. Na prośbę króla polskiego Zygmunta III stolica apostolska włączyła świętych szwedzkich do liturgii polskiej. Do roku 1912 pamiątkę świętego Zygfryda obchodzono 25 lutego. Grób świętego w Waksjo był otoczony wielką czcią do roku 1612. Protestanci ten kult znieśli. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, Ty dałeś swojemu ludowi jako przewodnika świętego Zygfryda, biskupa. Przez jego wstawiennictwo obdarz nas swoją ojcowską miłością. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.